witam w programie Bez Tabu, w którym rozmawiamy o seksie. Moim i waszym gościem jest specjalista seksuolog dr Andrzej Depko. Dzień dobry. Zanim pójdziemy do łóżka pierwszy raz z nowym partnerem, zwykle mamy szereg wątpliwości. Czy będzie nam razem dobrze? Na co możemy sobie pozwolić? I czy powinniśmy powiedzieć o swoich preferencjach? A jeżeli mówić, to przed czy po? Wyjściowym motywem tej naszej rozmowy chciałabym uczynić pewien mail, który dostałam od jednej z naszych internautek. Zamieniam się w słuch. Cytuję. Mam około 30 lat i poznałam kogoś ważnego. Wszystko zmierza w stronę łóżka, a ja mam szereg wątpliwości związanych z seksem. Nie wiem, na ile mogę sobie pozwolić. Nie chcę wyjść na osobę z zahamowaniami, ale też nie chcę być przez niego uważana za wyuzdaną kobietę. Wiem, dylematy nastolatki. W poprzednim związku lubiłam miłość francuską i mam ochotę, ale z drugiej strony boję się, że mój mężczyzna, jeżeli za pierwszym wspólnym razem zrobię mu loda, pomyśli, że... No właśnie. Wiem, że powinnam postawić na spontaniczność, ale z mężczyznami bywa różnie. Może mają swoje wyobrażenia na temat kobiet i ich dostępności. Panie doktorze? Tak jest. Rzeczywiście tutaj nasza internautka nie myli się. No, 30-letnia kobieta ma już jakieś doświadczenia, zna potrzeby mężczyzn, zna ich zachowania i rzeczywiście ma prawo obawiać się, że niektóre zachowania seksualne dla niektórych partnerów mogą się okazać zbyt śmiałe. Na co w takim razie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, idąc z kimś do łóżka po raz pierwszy? Nie jesteśmy w stanie za pośrednictwem sygnałów takich pozawerbalnych wyczuć tak naprawdę tej drugiej strony. Rozmowa jest najlepszym czynnikiem, który pozwoli nam na zorientowanie się o doświadczenie, o oczekiwania, o preferencje, o słabości. Oczywiście pod warunkiem, że ta druga strona będzie otwarta i będzie chciała o tym otwarcie mówić, bo czasami, no, ale już nawet jeżeli nie chce mówić, to dla nas też już jest wtedy jasny sygnał, które tematy są jakby tematami tabu, albo o których tematach rozmawia się trudniej. Zatem pozwoli nam to wykonać pewnego rodzaju taką interpolację, czego możemy później oczekiwać w łóżku. No ale taka rozmowa nigdy nie jest rzeczą łatwą, a na pewno nie jest podczas takiego pierwszego łóżkowego spotkania. Jak ona powinna wyglądać? No i przede wszystkim, czy ona powinna się odbyć przed stosunkiem, żeby uprzedzić pewne fakty, czy po nim, żeby je zweryfikować? Nie, rozmowa oczywiście... Jeżeli nie jest to sytuacja, w której poznajemy się gdzieś na dyskotece, działa piorun sycylijski, po którym natychmiast pędzimy do łóżka, nie ma czasu na rozmowę. Wtedy oczywiście przekonamy się działając, co warto było pokazać, czy też nie i jakie są tego konsekwencje. Natomiast jeżeli jest to taki związek, jak u naszej internautki, że on jest na etapie budowania i zmierza już jakby w kierunku konsumpcji tego związku. Zatem wtedy rozmowy różne przy okazji, to nie musi być taka rozmowa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o seksie. Tak jak my tutaj. Tak jak my tutaj, tak. Tylko to podczas jakiejś kolacji, podczas filmów, rozmów, to musi być naturalna taka rozmowa. A co lubisz? Jakaś scena w filmie. A ty też tak lubisz? Czyli zupełnie naturalnie wprowadzać tę rozmowę. Tak, to musi być. Może z żartem nawet. Może być z żartem, może być inspiracją jakichś na przykład artykułów w gazecie. No, czasami w kolorowych magazynach są różnego rodzaju problemy. Może warto coś podsunąć. Czasami warto coś. Ciekawe, co o tym sądzisz? A my też byśmy tak chcieli. Taki pierwszy raz zwykle jest bardzo ważny i na długo go zapamiętujemy. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, kochając się z kimś po raz pierwszy? Na pewno nie można szydzić sobie, nie można się wyśmiewać, nie można sobie żartować, bo jest to taka materia, w której bardzo łatwo urazić. Nie jest też wskazane porównywanie z poprzednimi partnerami bądź partnerkami. Nie można też komentować na przykład, że Jacek to tak mogła, ty to nie możesz. Albo że Jaćka to mogła i potrafiła, a ty jaka jesteś. No bo to powoduje tak naprawdę zamykanie się.
Jednym z pytań naszej internautki było, na co można sobie pozwolić podczas takiego pierwszego razu, zakładając, że no jeszcze tak niedobrze znamy partnera. Gdy znajdujemy się po raz pierwszy w łóżku, zalecałbym bardziej kontrolowaną ekspresję niż taką ekspresję nadmierną. Dlaczego? Bardzo często okazuje się, że nasza ta chęć pokazania, jak bardzo Cię pożądam, jak bardzo Cię pragnę, jak jestem fajny bądź fajna, drugiej osoby, która ma mniejsze doświadczenie seksualne, może wywołać zahamowanie, takie poczucie, że nie spełni oczekiwań, może rozwijać mechanizm kompleksów, może powodować zahamowanie, może po kontakcie seksualnym podać, że będzie się unikało kolejnego kontaktu. Nie można też wykluczyć sytuacji takiej, której ktoś chciałby, żebyśmy to wszystko razem odkrywali. Jak Ty już to masz za sobą, to ja mam poczucie dyskomfortu. Są też takie związki i to również z pełną odpowiedzialnością mówię, co wynika, bo o tym ludzie mówią w gabinecie, a mianowicie, że no pewne zachowania są dla niektórych osób w ogóle niedopuszczalne. Jak na przykład ten seks oralny, o którym wspomina nasza internautka. No nie ukrywajmy, kobieta 30-letnia ma prawo do swojej ekspresji seksualnej, ma prawo do oczekiwań, ma prawo do swoich doświadczeń. Natomiast no, może się okazać, że trafi na partnera, dla którego seks oralny kojarzy się z wyuznaniem, z grzechem, z rozpustą, z niemoralnym prowadzeniem się. I wówczas taka sytuacja no, zakończy się klęską. A jak można właśnie poznać po tym pierwszym razie, że dobrze rokuje on na przyszłość, że będą kolejne? To nie jest proste. To nie jest proste, ponieważ jak mówi popularne powiedzenie, na dwoje babka wróżyła. Ponieważ z jednej strony oczywiście może się okazać, że ten pierwszy raz, że trafiają się dwa podobne temperamenty, ludzie o podobnych doświadczeniach, otwarci, ekspresyjni, i oczywiście się okaże, że te nasze zachowania seksualne są idealnie kompatybilne. Zatem nie mamy żadnej wątpliwości, że to jest właśnie ta osoba, na którą czekaliśmy. Czasami tak jest, że ludzie na przykład potrzebują przysłowiowej beczki soli, żeby się poznać, ale również potrzebują czasu, żeby zgrać się, jeśli chodzi o satysfakcję seksualną, umiejętność dobrania technik, pozbyć się poczucia wstydu. Czasami też tak jest, że na przykład kobiety mają poczucie, które jest w nich własne, takie suwerenne, że w jakiś tam sposób same sobie się nie podobają w lustrze, pomimo tego, że na przykład są nieskazitelnymi pięknościami. W związku z tym przekłada się to na ekspresję seksualną, bo się wstydzi, bo on nam widzi gdzieś tu małą fałdkę u mnie. W związku z tym to myślenie o tym, co on o tym sądzi, powoduje zahamowanie. Natomiast po pewnym czasie nagle, jak kobieta się przekona, że jest odbierana tak, jakby chciała, wówczas opada jakby ten gorset niepokoju, takiej samokontroli. W związku może kobieta zaczyna rozkwitać jak kwiat i pokazywać tą całą swoją seksualność, a dla mężczyzny jest to sygnał, że o proszę, jak ją otworzyłem. Zatem te pierwsze razy czasami mają prawo być nieudane, niemniej jednak przy kulturze seksualnej obydwojego partnerów mogą być świetnie pokonane. Czyli podsumowując, po prostu nie warto się spieszyć. Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł i przy jedzeniu z jednej miski. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Moim gościem był specjalista seksuolog dr Andrzej Depko. Jeżeli dręczy Cię jakaś kwestia, o której moglibyśmy porozmawiać na łamach programu Bez Tabu, wyślij swoją propozycję tematu na adres beztabu@wp.pl. Zachęcam też do brania udziału w dyskusji na forum, które znajduje się o tam poniżej. Dziękuję i do zobaczenia.